Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej po meczu 1-16 Fortuna Pucharu Polski, GKS Tychy Wisła Kraków. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 1-3. Razem z nami opiekun Białej Gwiazdy, pan Adrian Gula, którego poproszę o pomeczowy komentarz. Dziękuję, dzień dobry. Dla nas bardzo ważne, żeśmy spełnili cel i to jest awans. Oczywiście w tym meczu były sytuacje, kiedy i przeciwnik Tychy bardzo, bardzo fajnie pokazał, jak chce grać w piłkę i miał dużą motywację. Dla nas, ja wierzę, że jest to ten sprawny moment na drogę iść do góry, dlatego co po bramce traconej na 1-1 jsme ukázali mocnou drużynu, pokazali jsme wsparcie i zmienili jsme meczu, co jest ważne. Oczywiście jest to puchar, najważniejszy jest awans, no i te detaile, które jsme na dzisiaj pokazali, jest to ważne do następnych dni a wierzę, że z tym budeme jeszcze kontynuować a oczywiście z każdym meczem nasza motywacja bude jeszcze, jeszcze większa. Dziękuję bardzo. Poprosimy o pytania. Proszę. Troszkę Krakowska, Dziennik Polski. Pamiętam, że chciałem zapytać najpierw o złe rzeczy, czyli o Serafina Szotę, bo on taki popełnił błąd już w pierwszej połowie, kiedy się wydawało, że nic się nie wydarzy, a na tym boisku było tak spokojnie, trochę sennie. Przy wyprowadzeniu piłki stracił. To się może zdarzyć raz, no ale gol zrobił dokładnie to samo. Czyli nie trzeba z nim porozmawiać, żeby jednak trochę więcej koncentracji, odpowiedzialności, bo obawiam się, że z silniejszym przeciwnikiem to może kosztować was po prostu punkty. No, oczywiście ta sytuacja, to nikt nie oczekiwał, to jest coś niezwykłego i jest tylko to potwierdzenie, jakim z zadaniem jest potrzebne pracować 90 minut. No, ten moment się nie zdarzył, ale co jest poważne, jest jak drużyna reagowała na ten moment i prowadziła dwie bramki, jeszcze miała dużo, dużo możliwości wcześniej zamykać tego meczu. Tak w ogóle jest potrzebne oczywiście o tym pogadać, no i my chcemy, aby ci istoperi, aby grali konstruktywnie, aby spróbowali grać na piłkę. No, ta ryzykowość w tej sytuacji była bardzo, bardzo ważna i ta decyzja nie była ładna, ale cieszy się z reakcji drużyny. Chciałem zapytać jeszcze o Joey Boaha, bo on zagrał zupełnie inaczej niż w meczu w Kłodzku, mimo że to jest parę dni różnicy. Dużo bardziej pracował w defensywie. Był bardziej skoncentrowany i grał też z partnerami, nie wszystko pod siebie, nie indywidualnie, tylko szukał partnerów. Czy to jest efekt jakiejś rozmowy, którą przeprowadziliście, czy tak mu się nagle odmieniło? Ja wierzę, że jest to jego decyzja, że jest to jego, że on czuje też tu odpowiedzialność w ofensywnych rzeczach, ale cieszy się też, jak pracował do tylu. To jest na dany moment jest potrzebne mieć tu odpowiedzialność nie tylko do ofensywy, co jest chęć grać i pokazać umiejętności. Ważne jest też pracować do tylu, a jeśli drużyna pracuje razem i pracuje w sytuacjach ofensywy i defensywy, możemy korzystać z tego wynik i to jest awans. Takže zgadza se na dużo sytuacjach, no ale w pierwszej połowie też byli sytuacje, które na jeho umiejętności jeszcze jest możliwe lepiej wykorzystać, ale ja myślę, że jest to, że to było o sytuacji z przeszłości, a wierzę, że ten punkt jest tutaj dla nas, abyśmy i po awansu byli bardzo mocni w niedzielę. No właśnie chciałem też o tą niedzielę zapytać, bo dzisiaj Braunfort się przełamał wreszcie po długim czasie od sierpnia. Strzelił swoje pierwsze dwie bramki, był trochę bardziej skuteczny, no mógł nawet hat-tricka ustrzelić. Pan jeszcze nie wie, czy będzie pan mógł przewidywać do składu w czwartek dopiero będzie, bo pan się dowie, czy nasze odwołanie przyniesie skutek. I chciałem o niego zapytać, czy wierzy pan, że to rzeczywiście będzie taki moment, że on sobie przypomni, jak te bramki strzelać? A dwa, czy fakt, że się Hugi grał w pierwszej linii, to jest takie rozwiązanie, gdyby jednak ani Forbes, ani Kliment nie był dwa na dyspozycji? No, cieszę się, że Felo dał bramki, dlatego co i jego zdrowie nie było w top sytuacji.
No i chcel pomagać drużynie i zrobił to na boisku, nie tylko, tylko przed meczem, ale zrobił to na boisku. W dany moment wszedł do meczu i strzelił dwie bramki, jest to ważny moment i ja wierzę, że na niedzielę będzie możliwość wykorzystać, mam nadzieję. Tak, Hugi już od początku myśmy wiedzieli i w pierwszych sparingach, kiedyśmy nie mieli jeszcze napastnika, ani Felicia, ani Klimiho przygotowanego, tak grał i na tej pozycji. Ma fajne decyzje w pole karnym, no wierzę, że może to być jedna z opcji, ale ja wierzę, że będzie i Kliment, i Felo przygotowany na następny mecz. Już tak na zakończenie tego pucharowego starcia, kogo pan chciał w następnej rundzie? Może jakiegoś konkretnego rywala, a jeśli nie, to czy przynajmniej z ekstraklasy drużyny, czy jednak życzył pan sobie spokojniejszego meczu i jakiś zespół z niższej ligi, żeby było łatwiej? Szczerze, ja myślę, że jest obojętne z jakiej ligi będzie ta drużyna, tośmy oglądali na teraz i pierwsza liga Tychy, fajna drużyna, fajny trener, fantastyczny stadion. Nie oczekiwam ja łatwego meczu, oczekiwam naszej bardzo mocnej motywacji. No oczywiście ja na ten moment szczerze, no chcę drużynę, z którą awansujemy. mamy motywację i w Pucharze Polskim. No, i to nie może kontrolować, kto będzie, no, ale ja wierzę, że będzie to drużyna, gdzie jest możliwe awansować do następnej rundy. Panie w Kraków, trenerze, ja jeszcze pociągnę pod te derby. Macie teraz dużo meczów, trzeba było też myśleć bardziej na bieżąco, ale pan zaczyna czuć już taką atmosferę, jakie też ma wspomnienia gdzieś z pracy w ojczyźnie czy w Czechach, że to jest coś takiego, że człowiek troszkę może mniej śpi, bo gdzieś wszystko mu o tym przypomina, nie tylko plakaty na mieście. No pierwsze było skupić się na ten mecz pucharowy, ale czujemy, że jest to ważny mecz dla nas, dla Wisły Kraków i cieszy się na ten mecz. Oczywiście derby, jak jest Sparta, Pilsnio, Slavia, Pilsnio, jest to też fajne, ale to jest derby Krakowa. Ja myślę, że jest to jeszcze coś więcej i cieszę się, że mogę być przy tym meczu, a wierzę, że będziemy tak mocni, tak razem, że zrobimy fajny wynik w tym meczu. Dzień dobry. Na pewno szkoda nam dzisiejszego meczu, bo przez 75 minut tego spotkania uważam, że to było dobre zawody z naszej strony. Stwarzaliśmy sporą presję na przeciwniku. Powodowaliśmy taki dyskomfort w szeregach drużyny z Krakowa. Po jednym takim z odbiorów też tej strefie wysokiej zdobywamy bramkę wyrównującą. Stworzyliśmy sobie też wiele sytuacji do tego, żeby dzisiaj przechylić tę szalę zwycięstwa. Niestety te ostatnie 15 minut, tutaj akurat wyszła ta jakość piłkarska, to ekstraklasowe doświadczenie Wisły Kraków i tym samym bramki, które zdobyła Wisła, powoduje to, że są w następnej rundzie. No nam pozostaje w tym momencie się już regenerować i skupić się na najbliższym meczu. Gratuluję oczywiście drużynie z Krakowa awansu i oczywiście życząc im powodzenia w dalszej fazie tych rozgrywek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poprosimy o pytania. Z prostej wiedzy prasowej mam pytanie, czy pana zdaniem to kluczowe były to, że nie strzeliliście w pierwszej połowie, bo tam była szansa, żeby prowadzić do przerwy. Była szansa, właśnie to jest to, że dzisiaj tych sytuacji stworzyliśmy sobie naprawdę wiele, jak już wspomniałem, do tego, żeby drużynę z Krakowa spowodować jeszcze większy dyskomfort w tym momencie. No niestety musimy cierpliwie czekać jakby na te kolejne bramki. Pozytyw jest taki, że te sytuacje stwarzamy sobie jeszcze z tak klasowym rywalem, więc to na pewno jest pozytyw, natomiast potrzebujemy konkretów. Do postawy obrony, bo te bramki, te pod koniec właśnie to trochę żeście spektali strzelić. Wie pan co, no właśnie to jest to, że wyszło z jednej strony taki brak ogrania doświadczenia, bo
Nie chciałbym tutaj na gorąco jeszcze analizować tej bramki, bo być może za szybkie wznowienie było po wyłapaniu, bo być może tam też przecież było słabe przyjęcie, bo być może to wznowienie też nie było w ten sektor, gdzie nastąpiła jakby strata i potem już faktycznie taki efekt domino tutaj gdzieś nasi obrońcy nie zareagowali jak trzeba i gotowa tutaj była jakby sytuacja do zdobycia bramki dla Wisły Kraków. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy.